僕だけなんだね。Co my tu mamy? Silikon. Silikon mamy. No, piękna rzecz. Na śrubach w środku, w dziurze. Tu se zobacz. Z lampą proponuję, żeby było widać, że w środku jest silikon, wiesz. Czekaj, bo... A, jest. Za smokiem, tam gdzie już pompa nie ma nic, nie? Gdzie wszystko idzie do pompy od razu. Tu trochę rdzy. Kurde, ja pierdolę. Tragedia ogólnie, ale co tam? To trzeba ładnie nożykiem wyczyścić. Kitełek. Co kitał? Pomagasz nam w naprawie? Się okazało jednak, że mamy uszczelkę oryginalną. Co prawda była tak ukryta, że jej nie było widać, bo była pod silikonem. Ale to już tam szczegół. Ale o, pęknięta jest nawet. A, to tam. Dobrze, że mamy nową, przynajmniej ją wymienimy. Mamy tak. Trochę już się uszkodziła. Aby... Dokładnie to samo. Nówka sztuka Fungiel. Made in Japan. I teraz zakładamy tą uszczeleczkę. I pasuje. No i tak. No i elegancko. Na razie nie zakładamy, bo to trzeba razem ze smokiem. A wpierw musimy sobie smoka wyczyścić. Gdyby te wszystkie nafty wrzucali w Ukrainie. To bardziej będzie vlog, a nie... film. Ej, ten, otwórz ten kufer. No właśnie się zastanawiam, gdzie są kluczyki ogólnie. Kluczyki ja mam. Masz? Dobra, spoko. Gratów pełno. Kufra. Magiczne otwieranie. O. Nie pokazuj tego oleju, co my chcemy wlewać. O kur... Wiem, dobra, samo ten. Zapikseluję to. Później się jeszcze wydmucha. Czekaj też. Czekaj, chwilaki. No tutaj mamy taki mały fuck up. Bardzo fajny fuck up, bym powiedział. Miska przyjechała w uszkodzonym stanie przez bardzo popularną firmę kurierską, której serdecznie nie polecam. W dodatku jeszcze jak złożyłem wniosek o reklamację, to olali w ogóle temat, a miska bardzo ciężko dostępna, bo B18 to już nie jest spotykane i mamy uszkodzone. Także tak właśnie podchodzi firma kurierska, bardzo słynna, biało-czerwona. Także na pewno nie Poczta Polska, także polecam i nie pozdrawiam serdecznie. Teraz musimy prostować miskę. Skurwysyny jebany. Dobra, idziemy do prostowania i spróbujemy tak. Może się uda. Coś tam się wygło, nie? No, coś tam. Nie jest źle.
Nie chcę zagnieść rantów, które, ja też nie chcę mówić, że właściciel tutaj zawinił, bo on nie zawinił, bo widziałem zdjęcia autentycznie. Miska była calutka prosta, a tym bardziej, że karton przyjechał nie dość, że uszkodzony, to plus jeszcze miska. Mało tego, wyobraź to sobie, że kurier, który mi to doręczał, wręczał tę paczkę, to ci powiem szczerze, że mnie nie było na miejscu i zadzwonił, że jest i przerzuci tą paczkę przez spłot. Rozumiesz to? Ja patrzę, a ona leży normalnie na betonie, taka wiesz, tam gdzieś dalej i tyle w temacie. O, już no jakoś, prawie. Już jakoś to wygląda. Ale weź sobie wyobraź, jak oni by gdzieś ją tutaj uszkodzili albo coś w tym rodzaju. Nego, że jakby pękła, nie? No. Ja bym powiedział, że to wygląda dobrze. Może jeszcze troszeczkę, bo widzę, że jest zagięcie małe. To jest najgorsze. Chwila bólu i koniec. Jest delikatnie jeszcze, ale... Ale ona się w środku zapada. Tu. Trzeba od spodu spuchnąć motor. Zdjąć tą szczelkę. A tego nie zdejmiemy, to jest na stałe, nie? Dobra, czyli tak zostaje. To jest przynitowane jakoś. Jest zapadnięta lekko. No. Ale patrz, tu też jest. A to jest oryginalny. Gdzie? Tu. Widzisz? Jest też dołek pod palcem. Tak, faktycznie. A to jest oryginalny. No to może tak musi być. No ale to nie zmienia faktu, że uszkodzili mi myskę, no, i tak zagięta, i tak. Tak. No. Dobra, idźmy. Jakoś z innymi firmami tak nie miałem problemu. Wyczyszczona ładnie, blisko pokażemy. Trochę brudna, ale to nie bardzo. Gdzie, od spodu? Od spodu, ale to... Od spodu to tam i tak ubrudzi. Może żeby w środku nie było kamieni ani piochu, a reszta to tam wiesz. Okej. Dobra, smok mamy przykręcony. Dobra, co teraz? Tutaj położenie uszczelki. Uszczelka, gdzie ona jest, ta uszczelka? Tu wisi. O, uszczelka wisi na drzewie. Przed nią przyciemy, przemijemy. Ja rozumiem, że ona może być od oleju. No ale to jest ewidentnie smar stały. Nie wiem ku czemu w otworach. Slow motion to ja nie chcę. Tak leży. Jest dopasowana mniej więcej. Teraz trzeba dorobić te śrubeczki wszystkie. Dobra, miskę mamy skręconą. Musieliśmy tutaj troszkę sztukować, że tak powiem, bo niestety gdzieś mi się zgubiły śrubki i nakrętki. Także mamy tutaj dorobione, ale miska się trzyma, jest na starej uszczelce, dlatego że my będziemy teraz zalewać olej i będziemy
ją przepalać, ale to dopiero po założonym całym wydechu, bo nie będziemy tak maniany takiej robić. Także wlewamy olej do miski i idziemy. Lejemy olej premium najwyższej klasy na przepalenie. Niestety k***a nie mam. Ale to będzie trochę trudne. O mój Boże, łopanie, o Jezus! Co ja narobiłem? Nie no, teraz jak ja to pokażę, że to tak przelałem taki olej, to jest masakra. To patyroctwo jak pełną parą. Dosłownie. Poszło bez oporu. Ja. Co? Ambitnie. Nie dokręcone. Co? Nic. Wszystkie są winy. Bez oporu. Ślizga się kluczku. A bo ten odzegarz był taki dobrze, że wszystko popuszczało. Tego nie wiem. O nie, dobrze. No podziwiać to. Normalnie. Wszystko tak łatwo idzie odkręcić. Żeby było tak w każdym aucie. Ja że 36, uwaga. Ha, mówię. 36. Dobra. Chodź. O człowieku. Nie, ślizga się. Widzę. Gdzie ślizga się? Podnosiła się do góry, widziałem. Całość się podnosi. Ale to też. To nie, ja tu trzymam. Kurwa, najstarszy klucz. Ja się tak zawsze boję, że wiesz, pociągnąć mocniej, żeby nie pękło nic, nie? Weź to wrzuć do auta. Co to jest w ogóle? Pierścień centrujący do Helgi. Aha. To widocznie nie został. Naciski też dajesz do malowania? Nie wiem, kurde, czy... No tak, zaciski idą. A jarzma? No raczej też, nie? No nie wiem, raczej tak. No. 14. Po japońsku. Tak, tyle co sobie odkręciłem, co zacisk trzeba odkręcić. To. Jest? Jest, jest. Ciekawe, czy wyleci coś płynu hamulcowego? Czy jest bardzo susza? Nie, coś leci. O, jest. Był płyn hamulcowy. Był płyn. W zacisku, tylko to co było w zacisku. Mhm. Szkoda.
czyli wszystko generalnie poszło się wydebrać bardzo. Pokażę, jak to w ogóle wygląda. No co, no pańczyny są. Lampeczkę byś musiał zapalić, żeby było cokolwiek widać. No zardzewiało, no. No co. Ale klocków dużo. Będzie chodzić. Nie wiem, czy on sobie to będzie rozbierał, czy my mamy to mu rozebrać. To strasznie wygląda. Nie no, te klocki to wyciągniemy mu. No klocki mu wyciągniemy, ale jarzmo od zacisku? To sobie chyba poradzi, nie z tym? Kurde, nie wiem. Szczerze, naprawdę nie mam pojęcia. Bo nie wiem, czy lepiej by nie było, gdyby mu można było dać te gotowe już. Wydaje mi się, że on by to i tak pomalował nawet takie formy, jak jest. Tu sobie tylko okleja te gumki, żeby one nie stały. Tu sobie musi zakleić. I tylko to. Tu tą śrubeczkę trzeba skręcić. Teraz pytanie, która to była? No to ona jest specjalistyczna, bo jest ten. Kurde, ja się nie znam, ja nie jestem mechanikiem. Nie też. No wiesz, generalnie jakby przyszło co do czego, to bym sobie tam coś wymienił, nie? Typu jakieś tam klocki albo coś, ale... Tak ogólnie to ja nie jestem mechanikiem. Zaznaczam to już nie wiem który raz. Żeby potem nie było, że ja się kreuję na mechanika. Może przyjdę do niego, co? Do kogo? Aha, do ziomka. No, zapytaj mu się, czy mu zdjąć jarzma z zacisków, czy z jarzmami pomaluje. I tyle, będziemy wszystko wiedzieć. Czy nie ma? Jeszcze to też ładnie trzeba zdjąć. Volkswagen Service. Tylko parking dla Volkswagenów, a ja mam niestety Japońca. I co teraz? Kumni ma. Trzeba wyjechać. Ej, ale ja tu nie mogę parkować. Bo tu jest parking tylko dla Volkswagenów. Ale pod bramą tylko. Aha, pod bramą tylko. Tak, i serwis też tylko pod bramą, dlatego nie stoi w garażu, tylko na tym. Dobra, to super. Dziękuję Ci Boże za tą łaskawość. Dobra. Tego bardzo nie lubię. Lubię strzelać. Bo... Na pewno wystrzeli. Ten chciał współpracować. Okej, okay, super. Ten dobry, trzeba mniejszym go ściągać. To się nam przyda z drugiej strony. No patrz. Największy błot. Popsułeś mi auto. Popsułem. I co teraz? A nawet guma się nie uszkodziła. No to zajebiście. Chodziło. Jak to wygląda w ogóle? No tragicznie. To i przy jak ja widzę te RZ-te, jestem chory w ogóle. Powiem Ci szczerze. Wygląda tak, że trzeba się tego będzie, tylko się opuścić, nie widzę jak. Muszę przyświecić. Czego? Kunasteczka jest. Ale rdza jest... Nie. Jest masakra. Tu. Urwała się łepek. Przypuszczam, że druga skończy właśnie w ten sam sposób za chwilę. Czujnik ABS-u.
proszę pana. Już bez jednej śruby. No jest dyszko. Jest dyszko. Jest przedyszka. Informacja jest. Tu się też śrubeczka urwała i to jest na trytyteczkę. Generalnie zwrotnica jest bardzo zmęczona, nie? No, bo masz gwinty tej obudowy pourywane. Okay. No, zwrotnica już sobie przeszła. Życiu. Trzydzieczka, raz, dwa, proszę bardzo. Tu chwyć za górę i podnieś ją po prostu. Na górę. W ten sposób? Okej. No jeszcze wyżej najlepiej. Czekaj. Tak solidnie w górę. To trzeba marczyć, więc to nie potrafi. No wiesz, tak może być. To zimno mi w rękę. O, poszła? Możesz puścić. Zimno. Na zimno. Właśnie dwa... to jest najgorsze, że jak jest mróz, nie? Mamy 2 stopnie na zimno. Także ciepło nie będzie. Ciemy, bo ja tam jeszcze niczym nie pukałem. Spoko. Okay. O, jest dziureczka, widać ją bardzo ładnie. No guma to by... Zajebista zwrotnica, nie? Nie, zmęczona, no przeszła już swoje, no nie jest nowa. Raczej nową trzeba będzie dać. O ile znajdę. Nie no, myślę, że chyba aż to, takie rzeczy to chyba nie są ciężko dostępne, nie? Nie, zwrotnica pewnie będzie taka jak wszędzie, wiesz? Jak w każdej w sensie. No ja tam nie wiem, wszystkiego się spodziewam. Bo to jest nabijany ten. Też wyciągnąć go będzie co robić. Łożysko? Na pewno to wymiany, to nie ulega. Która? Co? Przecież wszystko pokażę. Ach ta pierdoła. Nie pierdoła, bo jak się ci tam woda ustanie. No w sensie chodzi mi, że pierdoła, że małe to jest. No ale to jest zwrotnice nabijane, nie? No ja rozumiem. No. Trzeba iść na trasę teraz spróbować to wybić. Bo zwrotnica nie jest tak źle, nie wygląda tak źle, wystarczy ją oczyścić i... Kurde, a może ją całą damy do piaskowania? Zwrotnicy całą, no ale drążki musimy wyjąć i piastę musimy zdjąć. Tak, tak. I tarczkę kotwiczną. Znaczy... O ile się nie zdąży rozsypać. Osłonę, kurde, jakąś taką. Trochę ja tak naprawdę to wiesz, teraz to w tym momencie nie wiem jak nazwać te filmy. Patologia. Bo można powiedzieć, że to już jest normalnie odrestaurowanie. Przedniego zawieszenia. Odrestaurowanie ma swoje lata, zasługuje to. A trochę. Miało być składamy. Co, składamy? No kup nowe, to będzie składanie. Na jutro nie przyjedzie. A poza tym te. Trzeba pomalować. Chyba, że masz tyle pieniądzów, to pokupuj wszystko nowe, to będzie chwila moment. Mnie nie stać. Nie stać mnie. Polski wał mnie wydymał. Jak wszystkich. Dobra, no, to mamy, no to lepiej wyglądać nie będzie, to trzeba ściągnąć później te. Okej, okay, fajnie. No tu powinien być wkręcony, ale no nie był. Bo ja nie pamiętam, żebym odkręcał z niego śrubę, zresztą jest zardzewiała, więc na pewno nie była przykręcona.
I dodatkowo ma zerwany gwint, więc spoko. Stabilizator jest też do wymiany, ale to kupuję z poliuretany, masz cały ten zestaw, więc to jest i tak do wymiany. Mhm. Tylko pytanie, czy go malujesz, czy nie? Nie wiem, wolałbym, żeby był pomalowany, nie? Już w kolor to wszystko, nie? Tej, kociorzyki. No. Na pewno wlazłem. Kawę. Luźna, druga. No. Także ten. Może do piątku się uda zjąć. Poszła. Nie nic tutaj. No jak tam się motek nie świdna, to... Jest! Proszę, to poszło. To powinno wystarczyć. Resztę powinno pójść. Złapię. No i tak też jest. To rozjechał się? Tak, tak. Dobra, na dzisiaj koniec. Także małe cięcie i do jutra. Ok, jesteśmy dzisiaj wczorajszym jutrze. Także szybkie cięcie i zaczynamy robotę. Właśnie odkręciliśmy amortyzator z Hondy. O. I tak sobie amortyzator pracował w samochodzie. Mokro, głucho, chuj, nie ma nic. Mokro. A z drugiej strony? No. Dobra, dawaj duży młot. Tu leży za mną. Kurwa, będzie odbił. Ta nie dokręcona, ta dokręcona. Nie, tamta była nowa. Dobra się, żeby się odbije na lusterko albo coś. No to jest tak. Nie mówię, kurwa, wypadł. Zostało tylko to, ale to sobie już na imadle zrobimy, na spokojnie, poza kamerami. Zawijamy majdan, zawieszenie mamy zwalone z jednej i z drugiej strony. Także tu jeszcze tylko pokażę. O, jest ok, zdjęty amortyzator, który jest do dupy, świetny. No i tu całe zawieszenie sobie leży, wykręcone. Także jak widać, jedna i druga strona jest ok. Może być słabsza jakość, bo na szerokokątnym to robię. Także mamy wykręcone. Jutro sobie jeszcze dokończymy i to wszystko jedzie do mojego kolegi. On będzie to wysyłał do piaskowania. Będzie to malował, my będziemy potem wkładali te poliuretany. Także tutaj mamy już wszystko ogarnięte, a kwestia tego, no to wiadomo, to trzeba nowe dać. Mamy zdjęte, tak jak widzieliście, trochę śniegu, nie wiem czy widać. Także zbijamy majdan i widzimy się w następnym odcinku z serii już silnikowej.
Także trzymajcie się i do następnego odcinka. Yo. Cześć. Pokaż mi swoje towary. Mięso pieczone, mój brzuch od środka dłonie. Kulasz ognisty, naprawdę zajebisty.